Niemiecki wymiar sprawiedliwości odstąpi od ścigania księdza profesora Dariusza Oko za domniemane podżeganie do nienawiści wobec homoseksualistów. Sprawa przed sądem w Kolonii zakończyła się dziś zawarciem ugody zaproponowanej przez prokuraturę. Chodzi o artykuł księdza profesora o tak zwanej lawendowej mafii w kościele. Ksiądz profesor Dariusz Oko odniósł się na łamach niemieckiego czasopisma teologicznego do kryzysu współczesnego kościoła. Polski kapłan przeanalizował mechanizm, dzięki któremu wysokie funkcje kościelne pełnił oskarżony o molestowanie i czyny pedofilskie były już kardynał Theodor McCarrick. W 2021 roku niemiecki sąd rejonowy w Kolonii uznał, że polski kapłan poprzez swój artykuł podżegał do nienawiści wobec osób homoseksualnych i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 4800 euro. Nic bardziej mylnego. To dotyczy mafii, całej grupy osób, która działa w określonym kierunku. Że mowa nienawiści może się pojawić w momencie, kiedy ja odnoszę się do konkretnej osoby. Zaznacza Jan Klawiter z Akcji Katolickiej. Ksiądz profesor Dariusz Oko złożył apelację. Dziś odbyła się kolejna rozprawa. Pani sędzia przeczytała cały mój artykuł. No, z trudem wymawianiem polskich imion, ale 3 godziny trwało czytanie artykułu, bo chciała, żeby było widać cały kontekst, nie tylko wyrwane wypowiedzi, jak robią nasi wrogowie. I ona zaproponowała, że możemy wstrzymać cały proces, jeżeli ja przeproszę za kilka wyrażeń i zapłacimy jakąś nawiązkę na dobre cele, na ofiary z przestępstw seksualnych. I podkreśliła właśnie, że ona nie kwestionuje prawdy mojego artykułu. To jest bardzo ważne. Tylko, że użyłem za mocnych wyrażeń, z czym mogę się zgodzić, bo faktycznie no, nawet moi bardzo dobrzy przyjaciele z Niemczech mówili, że po niemiecku to brzmi za mocno. To zostało przetłumaczone z polskiego. No, nie udała się próba zakneblowania nas, bo sąd nie zabrania publikować, mogę publikować tylko dobierając lepiej słowa. Sprawa trafiła do sądu, bo doniesienie do prokuratury złożył niemiecki duchowny, który poczuł się urażony tezami zawartymi w artykule. Jak się okazało, sam jest homoseksualistą. Przykład ewidentnie tutaj już skandaliczny i pokazuje, jak homolobby wykorzystuje prawo do tak naprawdę stworzenia wokół siebie jakiegoś parasola ochronnego, który sprawi, że będą grupą, która stoi tak naprawdę ponad prawem. Podkreśla działaczka pro-life Halszka Bielecka i dodaje, że sprawa księdza profesora Dariusza Oko to cios w wolność słowa i wolność badań naukowych. Za podjęcie krytycznej analizy ideologii LGBT można narazić się na ataki. Że właściwie nikt w społeczeństwie nie będzie chciał ryzykować swojej kariery naukowej, nie będzie chciał ryzykować swojego dobrego imienia, jeżeli potem ma się latami zmagać z procesami. Niemiecki sąd nałożył także karę grzywny na redaktora naczelnego czasopisma, w którym ukazał się artykuł księdza profesora Dariusza Oko.